Piątek, 3 dzień sierpnia, a my znajdujemy się już w Szwajcarii, w Einsiedeln. Przed nami trzeci przystanek letniego Grand Prix 2018. Dzisiaj rozgrzewka w postaci oficjalnego treningu i kwalifikacji do sobotnich zawodów indywidualnych. Początek pierwszej z serii treningowych zaplanowano na 15:30, kwalifikacje o 18:00. Niestety żadna z polskich stacji nie zaplanowała transmisji z tego wydarzenia. Podobnie sytuacja ma się z jutrzejszymi zawodami. A w Einsiedeln na skoczni imienia Andreasa Kittela, której rozmiar to 117 metrów, po raz kolejny wakacyjna aura, podobnie jak w Hinterzarten. Na niebie nie ma ani chmury. Troszkę powiewa, ale na pewno nie zagrozi to dzisiejszym seriom. Termometry wskazują ponad 30 stopni Celsjusza, więc przed zawodnikami kolejny trudny dzień. No i na tej skoczni zobaczymy 6 Polaków. Stefan Horngacher nie zmienił składu. Zobaczymy tutaj więc Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Stefana Hule, Dawida Kubackiego, Macieja Kota i Jakuba Wolnego. Kamil Stoch wygrywał tutaj dwukrotnie. Tyle samo razy wygrywał w bieżącej edycji letniego Grand Prix. No i liczymy na to, że podobnie będzie jutro. A dzisiaj przyjrzymy się skokom treningowym i próbie kwalifikacyjnej. Wyniki możecie śledzić tradycyjnie na skijumping.pl. Śledźcie nasze media społecznościowe: Facebook, Instagram, Twitter. No i trzymajcie kciuki za polskich skoczków.